Witajcie kochani, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku wraz z Jackdawem spotkaliśmy się w zakazanym lesie. Miał nam pomóc, jednak koniec końców musieliśmy radzić sobie sami. Odnaleźliśmy grobowiec, a na końcu porozmawialiśmy sobie z portretem Rackhama, który obiecał, że gdy tylko przyniesiemy mu starożytną księgę, wszystko stanie się jasne. Ostatnio odblokowały nam się też talenty. Ja, żeby nie tracić czasu, już je sobie kupiłam, więc tylko wam pokażę, które postanowiłam wybrać. Tutaj jest zaklęć. Mistrzostwo Incendio. Rzucanie Incendio wyzwala zadające obrażenia pierścień ognia wokół ciebie. I tutaj widzimy, jak działa. Wydało mi się to przydatne dosyć, bo ostatnio używałam często tego zaklęcia. Na pająkach przynajmniej mi się przydało. Tutaj akcję nie wybierałam, ale wybrałam sobie Mistrzostwo Levioso. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomocą Levioso również zostaną uniesieni w powietrze. Tak, to tutaj będzie to przydatne, jak wrogowie będą mieli te tarcze. Także postanowiłam to wybrać. Czarno-magiczne zaklęcia odblokowałam sobie wszystkie, które do tej pory mogłam. Klątwa rozbrajania. Expelliarmus przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Tak, czyli jak użyję Expelliarmus, to rzucam klątwę na przeciwnika. Tutaj jest to samo, tylko że zaklęciem drętwoty. I tutaj klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Tak, czyli jak sobie rzucę klątwę, to obrażenia będą dostawać też przeciwnicy obok, więc przydatne. No i tu z zaklęć podstawowych też sobie odblokowałam praktycznie wszystkie. Tutaj trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego skraca czas odnawiania zaklęć. Udane blokowanie za pomocą Protego napełnia licznik starożytnej magii. Idealne blokowanie za pomocą Protego napełnia go jeszcze bardziej. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci szybko zniknąć i pojawić się ponownie. To też fajne. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić bronią rozbrojonych wrogów. O, też właśnie chyba podczas Expelliarmus będzie można wyrwać tę broń, różdżkę czy cokolwiek z ręki przeciwnika i po prostu sobie w nią rzucić, tak jak widzimy. Moc Wigenowa wzmacnia efekty lecznicze eliksiru wigenowego. No to oczywiście nie muszę tłumaczyć, dlaczego mi się przyda. Podstawowe przeczytałam. I teraz więcej już chyba nic, tak, więcej nic nie odblokowałam. Zresztą nie miałam już punktów talentów. Także zobaczmy. O, wyjdź z komnaty mapy. To lecimy. No zobaczymy, czy będzie można jakoś się porozumieć z profesorem Figiem, czy powierzy nam starożytną księgę, żeby tu wrócić. No właśnie, oj. Lokalizację odblokowaliśmy sobie. Będziemy mogli się tu teleportować w razie co. W razie jakby profesor Fig dał nam tą księgę. Ile coś tu będzie? Jakaś skrzyneczka. W ogóle nie przypominam sobie, żebym tędy szła. Aha, bo to jest ta skrzynka z okiem. Dobra, to trzeba się schować gdzieś. I użyjemy zaklęcia kameleona. Tak, żeby nas nie zobaczyła. Chyba nie zobaczyła nas z tej odległości. Jest przydatna, bo dostaje się 500 galeonów. Dobra, i od razu sobie wymienię na tamto zaklęcie, bo jednak zaklęcie kameleona rzadko kiedy w sumie się przydaje. Tak. Właśnie, nie przypominam sobie, żebym tędy szła. A to wygląda już jak... jakbym była... nie wiem gdzie... w sumie. Trochę mi przypomina schody w Hogwarcie. I'm back at Hogwarts.
I wonder when Professor Fig will be back. Aha. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. O, jest jakaś kartka. Suppose I have enough to distract myself. Strona z przewodnika znaczy się. Ale ciekawe, że z powrotem się ten tutaj przeniosłam. Szłam sobie zakazanym lasem tyle czasu, a tu się okazało, że jakieś ukryte przejście w szkole było. Dobra, gdzie ja idę? Jakaś nowa misja jest dostępna, zobaczymy. O, zajęcia z latania. Podczas dzisiejszych zajęć z latania Madame Kogawa omawia podstawy lotu, namiotle i manewrowanie. Idź na zajęcia z latania. O, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. O, ktoś do mnie napisał. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Okej, co to za misja? Co to za misja będzie? Profesor Sharp chce sprawdzić, jak działam pod jednoczesnym wpływem eliksirów Maxima i Edurus. Mam też sprawdzić w praktyce eliksir skupienia. Eliksiry i przypisy znajdę w sklepie, tak, eliksiry JPP-na. Przewodnik nie poprowadzi mnie przez to zadanie. Dobra, nie, na razie idę sobie na zajęcia z latania. Jestem strasznie ciekawa, jak będą wyglądać. Gdzie mamy to zadanie? Tutaj. Gdzieś jest teleport bliżej? Chyba nie. Także tutaj się chyba przeniosę. Dobra. Słyszałam o tym, że Quidditcha w tej grze nie będzie. Także bardzo szkoda. Ale przynajmniej... Przynajmniej sobie polatam na miotle. Szkoda, miałam nadzieję, że będą tutaj takie zajęcia. No, ale trudno. Może z czasem dodadzą tą możliwość. O. Wszyscy tu mają miotły. A ja nie mam, dostanę? Nie mam miotły. Sorry, Madam Kagawa. Everyone? Ale chyba dostanę jakąś szkolną. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players. Like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. No, ja na pewno nie. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Czy ta miotła będzie mi posłuszna? Thank you. Now. Your turn. Up. Up. No do mnie. Coś nie działa. No chodź. Up. O. Ciekawe, czy latanie na miotle będzie skomplikowane. Jakieś czy nie. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. No i za moment będę miała ze sobą swój pierwszy lot. Aha, tak, trzeba sterować WASD, kontrol i spacja, aby wznosić się i opadać. Spróbuję. Chyba trzeba przez pętlę przelecieć. O, nie jest wcale takie trudne. Jak na razie. O. Całkiem proste w miarę.
Ale nie chcę nic mówić właśnie, bo zaraz może być trudniej. Zawsze jak mówię, że coś jest proste, to potem się okazuje, że jednak nie. Przytrzymaj Shift, aby przyspieszyć i rozpocząć lot do przodu. Ok? O! Jest szybciej trochę. W sumie lepiej. Teraz kolejna pętla. Ale fajnie. Podoba mi się. Super widoki. Nie no, powinni wprowadzić tego Quidditcha. Ktoś coś do mnie powiedział. Jestem tak skupiona na lataniu, że nawet nie zwróciłam uwagi, co ten ktoś do mnie mówi. I kolejna pętla tuż nad samą wodą. O, jakiś stwór się wynurzył z jeziora. Czy ja przyspieszyłam to? Tak, chyba tak. To dlaczego on tak przede mną szybko leci, a tak powoli? W sumie mogłoby być trochę szybciej. Nawet. O. I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Właśnie, ciekawe, czy można kupić Hogsmeade swoją własną. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? No nie mów, że się chcesz ścigać. Podoba mi się ten pomysł, czy nie wpadniemy w tarapaty. A czemu nie? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Będę się musiała ścigać? Czy po prostu lecieć za nim? O, będziemy mieć kłopoty z tego powodu pewnie. No ale trudno. Nie wiadomo, kiedy taka okazja się powtórzy. Uu, ale on leci. Wznosi się. I teraz... Ojejku, zaraz coś walnę. Ktoś dziwnie leci. By było trochę przykre, jakbym musiała trafić do skrzydła szpitalnego. No właśnie. Aha, lewy przycisk myszki, by przyspieszyć w trakcie lotu. O, faktycznie. Faktycznie, jest lepiej. A skąd ja mam to wiedzieć? Może jestem. O, boisko do Quidditcha tam jest. Cudowne są te widoki. Ojdź. Ojdź. Ciekawe, czy zauważyła. No ale pewnie tak. To będą kłopoty. Jak tu wylądować? Aha. B, przytrzymaj, siądź. I troszeczkę dalej wylądowałam, niż powinnam. Ale było fajnie, naprawdę. Ups. Oh, hello, professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, już bym mogła odpuścić na tych pierwszych zajęciach. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But professor. Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. O, ktoś mnie docenił. Miło.
Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Oj, zdecydowanie. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. No nie przesadzaj, wcale nie było, nie poszło mi tak dobrze. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. To chyba aż się tam wybiorę. Misja ukończona, zajęcia z latania. Dobra. Jakieś kolejne zadania. Dobra, to na razie chyba wybiorę się do Hogsmeade po tą miotłę. Podoba mi się to latanie na miotle. Chciałabym mieć swoją własną. Sklep sportowy. O, akurat. I tutaj mamy teleport najbliższy. Także lecę kupić swoją miotłę. Ciekawe, czy drogie będą w ogóle. O, Sebastian do mnie napisał. O co chodzi? Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Zastanowię się nad tym, ale na razie pójdę po tą miotłę. Jeszcze ktoś pisze? I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Jak ktoś do mnie pisze, to nagle później wszyscy zaczynają do mnie pisać. No właśnie o tym mówię. I have an idea for somewhere you can focus on your studies. Away from prying eyes and distractions. Dobra, zajmę się tym później. Teraz idę po miotłę. Aha. Nie ustawiłam sobie tego sklepu. Dobra, jak to ja zaraz się pogubię. Chcę jak najszybciej to załatwić, bo widzę, że... Rebellion. Coś tu było? Coś mi tu głośno. O! Jest jakaś sakiewka. I chyba jakaś skrzynka w środku. Tak, tutaj już mamy ten sklep. Wam się podświetlało od drugiej strony. Jest i skrzynka. Kufi z frędzlem, ale słabe. Skoro tu jestem, może sobie nawet sprzedam to zaraz. No właśnie. Bo już nawet nie mogę otwierać nic. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitch's. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed. Nie ma sprawy, ja nawet nie wiedziałam o tym. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Tak, właśnie z tego powodu tu jestem. Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitch's. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. Czyżby znowu Rockwood? Anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Dobra. Do you mind sharing more about your brooms? Jeszcze coś się dowiem może. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. You weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U1's darker reputation. A tak się składa, że ja mam różdżkę cisową. No cóż. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. A tam w ogóle był złoty znicz. Z tego co widziałam za gablotką. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Szkoda, że nie na sprzedaż. Dobra, zanim wybiorę miotłę, to tak na szybko sobie sprzedam.
tego nie mam przypadkiem, chyba nie, założonego. Te rękawice są podobne do tych, ale widzę, że nie są zbyt dobre. Tak samo to do sprzedania idzie, to do sprzedania idzie, to również. No i chyba starczy. A w ogóle co to jest? Niezidentyfikowany przedmiot na głowę. Zabierz przedmiot do pokoju życzeń, aby odkryć jego właściwości. O, jakbym ja wiedziała, jak się dostać do pokoju życzeń. No, ale może będziemy mieć taką misję kiedyś? Albo gdzieś na mapie to jest zaznaczone. Dobra, to kupmy sobie miotły najpierw. Miotła pędzący żar. Idealna miotła dla osób o ognistym temperamencie. O. Miotła domu Hogwartu. Zaczarowana miotła stworzona na cześć wybranego domu Hogwartu. Ta jest za 600, ta też. Miotła cięcia księżyca. Ta miotła wykonana precyzyjnie z jesionowego drewna. Powstała z myślą o stabilności. Tchnienie wiatru, stylowa miotła, lekka w dotyku, dosłownie. No i miotła cisowy wikłacz. Wygodna i szybka miotła z unikalnym plecionym wzorze. A, mogliśmy sobie w ogóle zobaczyć. To jest ten pędzący żar, miotła Hogwartu, miotła cienia księżyca z siodełkiem takim, tchnienie wiatru i ta cisowa. Nie pisze, żeby któraś była lepsza jakaś, zresztą są w takiej samej cenie, więc tu chyba o wygląd na razie jedynie chodzi. Pędzący żar. Dobra, myślę, że sobie kupię na początek miotłę domu. Nie wyżej mam dość sporo pieniędzy. To w razie co sobie wymienię kiedyś tam. Mam nadzieję, że będzie lepsza. Lepszenia. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe no właśnie zauważyłam. I have some ideas for enchantments, if you will, uczniem z Ravenclaw. The performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. Czy ja będę musiała się z kimś ścigać? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here. Chyba troszeczkę przesadził. Almost as passionate about brooms as I am. To był mój pierwszy lot dopiero. If your talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. Mogę sobie wyobrazić. She and I run spin witches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while, if I'm right. The new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can ulepszenia zawsze price. Się przydadzą. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. I będę na boisku Quidditcha. Be sure to let me know. Super. Odlot. Oblot. Boże.
Odlot to będzie na boisku Quidditcha. Czarne, ćwiekowane rękawice. Ale sobie zobaczę misję, bo mi trochę przybyło. W cieniu krypty. To jest to od Sebastiana. Pokój życzeń. Profesor Wesley chce spotkać się w korytarzu na 7 piętrze wieży astronomicznej. Dziwne miejsce na spotkanie. Ciekawe, czego chce. Nagrody. Zaklęcie wyczarowujące. Evanesco. Magiczny wzór wyczarowania. Też ciekawe zadanie. Tutaj zadanie od profesora Sharpa. Jeszcze tamto zadanie z Hogsfield mi zostało. Wymagająca dostawa od profesora Pipina. Matko, ile zadań. Ale myślę, że idę sobie wypróbować moją nową miotłę. Boję się trochę tych wyścigów. Bo latałam sobie na miotle, ale się z nikim nie ścigałam, więc... Więc sama nie wiem, no ale będzie jak będzie. Jejku, to nie jest to... Muszę sobie ustawić to zadanie, jeżeli nie jest ustawione. Już się sama pogubiłam. Nie, no jest. To teraz mapa Hogwartu. I gdzieś poza terenem szkoły. Tak, tutaj jest boisko Quidditcha. Gdzieś tutaj będzie jakiś teleport. Bliżej. O, najbliższy jest tu. Północne wyjście Hogwartu, to tutaj też się przeniosę. No, ciekawe, jak ten wyścig będzie wyglądał. Tutaj już mamy boisko do Quidditcha. Czy coś przy okazji tutaj będzie? Chyba nie. To lecimy. No wielki wyścig, przegrany lub wygrany, ale warto spróbować. Jesteś w miejscu, gdzie latanie jest dozwolone. Przytrzymaj tab, a następnie naciśnij 3, by wyposażyć się w miotłę z menu podręcznego. O. Ups. No, troszkę nie o to chodziło. A, bo przytrzymać trzeba było. A ja wyrzuciłam gryzącą kapustę, czy jakoś tak. I teraz trzeba będzie jakoś wylądować. A, w ten sposób to było. No już, muszę tylko wylądować. Coś nie za przyjemny miała głos. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique. And that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. A wiesz, sama się nad tym zastanawiałam. Ach. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Zabrzmiała trochę jak teksty Malfoya. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out. Ale nieprzyjemna ta Imelda. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Can you tell me more about these courses? Stalling, fifth year. Ależ nie, ja tylko próbuję się wszystkiego dowiedzieć. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. Strasznie bredna ta Imelda. Three courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, fifth year. No dobra. Why not? I can beat your record. Mam nadzieję, że się uda. W sumie cudem będzie, jak mi się uda. Ale cuda się zdarzają, tak jak widzieliśmy to w poprzednim odcinku, że za pierwszym razem wygrałam walkę.
A co to są za żółte bańki? O Jezu, to przyspiesza. Na razie całkiem okej. Okay. Oj, nie zebrałam. A tu jest na czas przecież. Jak to spada gwałtownie. Jejku, nie wiem, czy mi się to uda. Najlepiej te bańki trafiać. Prawie się wywaliłam na tej miotle. Dobra, nie idzie najgorzej. Myślałam, że będzie gorsze. O nie, i pominęłam. Ups, i co teraz? Ostre zakręty. No nie. Ciekawe, czy długi ten tor będzie. Udało się trafić. Już myślałam, że kolejne pominę. Teraz jakoś jest bardziej prosta trasa niż na samym początku. Ojoj. Nie, to jest trudniejsze niż takie zwykłe latanie na zajęciach. Ale nie jest najgorzej. Najlepszy czas. O nie. O, chyba już jest meta. Tak? Była kara za pominiętą obręcz. Ale chyba się udało. Jeju, udało się za pierwszym razem. Nie wierzę w to. Naprawdę w to nie wierzę. Ciężko się przyznać do porażki, nie? Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. Może to był fart, może nie. Trudno, wkurzyliśmy Imeldę. Ale challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. Zapomniałam jak miał na imię. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. O co chodzi z tą tabelą? Wróć na podium, by rzucić wyzwanie innym zawodnikom. Piąć się w górę tabeli. O co tu chodzi? Aha. Aha, czyli najlepszy czas to minuta 32 sekundy. Nie wiem, spróbować jeszcze raz. A co tam jeszcze raz? Zobaczymy. Jak za pierwszym razem się udało, to może teraz pójdzie lepiej. Oj, zwolniłam przez przypadek. Już sobie poznałam trochę trasę, to gorzej nie powinno pójść. Tak, tutaj na początku jest ciężko. Trafię. Nie no, chyba mi idzie lepiej niż na początku. Może popiję te rekordy. Pierwsza w tabeli raczej nie będę. Ale chociaż może pobiję swój dotychczasowy wynik. Nie mam pojęcia. Aj. Dobre jest to, że nie pominęłam jeszcze żadnej obręczy. Tak jak wtedy. Baniek też zbieram więcej. One są bardzo przydatne, bo po prostu przyspieszają. O, udało się, nie pominęłam.
to dobrze. Bo już myślałam. Nie, już najlepszego czasu na pewno nie będę miała. A tam było chyba minuta 32 czy 35? Nie pamiętam już. I jest meta. O, ale i tak dobry wynik. Minuta 51. Wow. Aż sobie zobaczę, która jestem w tabeli. Jestem bardzo ciekawa. Druga. O. No i dobrze. Może kiedyś będę próbowała spiąć się wyżej. Ale na razie widziałam, że muszę wrócić do Albiego Wixa i pochwalić się mu, co udało mi się zrobić. Czyli odpalamy sobie mapę Hogsmeade, oczywiście. Hogsmeade? No Hogsmeade. I tu jest to zadanie, tak. Gdzieś będzie tu teleport bliżej. Tutaj. Jeszcze się gubię w tych mapach trochę. Zapominam czasami przybliżyć. I nie widzę teleportów przez to. Momencik, bo już sama nie wiem, czy ja zaznaczyłam to zadanie w końcu, czy nie. Mam je do śledzenia. Chyba mam. Ale to chyba gdzieś tutaj jest. Z tego co pamiętam. Nie. Jak nic nie śledzę? Przecież dopiero tam ustawiałam. To jest zadanie odlot. A jakbym po prostu sobie w misji zobaczyła. Ja już sama nie wiem, zawsze działało. Otwórz dziennik misji. Nie śledź, a śledzę? Dobra. No tak, tak, już mi się pojawiło. Na mapie. Trasę ustawię, bo ja nie wiem. Bo się będę kręcić w kółko. Za moment. Ach, no tak. To było tutaj, a ja sobie łaziłam dookoła i zapomniałam, że tak wyglądał właśnie ten sklep. Brawo dla mnie. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but no, trzęsło, ale poza tym latało się całkiem dobrze. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome, runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smevic had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Tak, jak może być lepiej, to czemu nie? How to address the issue of altitude? Jeszcze zobaczę, czy czegoś tu nie pominęłam. Oczywiście, że pominęłam. Strona z przewodnika. Sklep sportowy Spinwich.
prowadzony przez sympatycznego Albiego Weeksa, sklep ten sprzedaje wszelkiego rodzaju artykuły sportowe dla czarodziejów, w tym najnowsze modele mioteł. Plotka głosi, że sam Albi pracuje ponoć nad wieloma ulepszeniami do nich. No to wcale nie plotka, bo właśnie nam opowiedział, że tym się zajmuje. O, 15 poziom. Świetnie. Coś tutaj mam nowego? A te słabsze rękawice. Tutaj miałam jeszcze coś z misji do odebrania. Tak. Legendarna opończa. Coś jeszcze? Co to było? Legendarna zbroja. Tego jeszcze nie mam. A to tylko do wyglądu, więc nie będę korzystać na razie. Zobaczymy, co mamy tu do roboty. Poszłabym do tego pokoju życzeń, bo wydaje się to być ciekawe, ale gdzieś tu było zadanie od... Tak, od Pipina. Więc powinno być gdzieś w pobliżu. Więc skoro już jestem w Hogsmeade, to sobie pójdę do niego. Tu będzie gdzieś bliziutko pewnie. Chociaż nie wiem. Ale w międzyczasie może coś się uda zdobyć. Co tu jestem, to się okazuje, że czegoś nie zebrałam, mimo że myślałam, że zebrałam wszystko. Więc już się przejdę. O. Znowu bym pominęła sklep. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? Ciekawe, kto wykupuje te wszystkie eliksiry. Aż takie zapotrzebowanie jest. Pomożemy oczywiście. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioner in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Wymagająca dostawa. I dostaliśmy 4 eliksiry niewidzialności. A mamy dostarczyć jej tylko 3. Czy to oznacza, że jeden mamy zatrzymać dla siebie? Mamy zaznaczone to zadanie, czy nie? Zobaczę. Tak, jest tutaj ścieżka, gdzie ona prowadzi. Jeju, do jakiejś nieodkrytej jeszcze lokalizacji. Nie mamy tutaj żadnych teleportów, widzę. Najbliższy będzie chyba tutaj. Tak. No to trochę będziemy musieli iść. Troszeczkę daleko jest. Ale przynajmniej odblokujemy sobie dostęp do kolejnej wioski. Jesteśmy tu. Właśnie, ciekawe, czy możemy sobie polecieć na miotle, bo byłoby szybciej. O, jest taka możliwość, super. Czy ja się przybliżam, czy oddalam? Ja już nie wiem. Bo tutaj mnie trasa nie poprowadzi, więc będę musiała po prostu to kontrolować. Jeszcze przyspieszyć można, tak. To pooglądamy sobie widoki piękne. O, w ogóle te balony. Ciekawe... Co się stanie, jak mnie wlecę? Spróbuję. Pękło. A kolejne? Oj, nie trafiłam. Jeszcze jeden pęk.
Jeszcze jeden. To się chyba wrócę i pęknę tamte. Zobaczymy. Co się stanie, czy cokolwiek się stanie. Czy to po prostu tak można sobie nie wlecieć i przebić. O, odblokowano wyzwanie. Przebij balony. Ja nawet nie wiedziałam, że jest takie wyzwanie. Czasami warto sprawdzać chyba. No, już nie jest daleko. Już widać pierwsze budynki. Także za momencik będziemy na miejscu. Fajnie, że teraz mamy możliwość latania na miotle. To będzie można się dostać w różne miejsca. Oj, chyba muszę powoli lądować. Zaraz na drzewie wyląduję. Jak z lataniem jeszcze jako tako sobie radzę, to z lądowaniem gorzej. Rozejrzę się tutaj. Będzie tu jakiś teleporcik do odblokowania. Jejku, to ten talent nasz się odpalił. Tak, bo to z tych uników. Tutaj widzę, że... Aha, to jest taka sama zagadka chyba jak wtedy. Zagadka Merlina. No, ale zajmę się tym później, bo... Oj, jestem nieprzyzwyczajona jeszcze, że mam ten talent. Napiję się przy okazji. Korzeń imbiru. Oberżysta w Cambridge ma zawsze pod ręką korzeń imbiru, by pomóc klientom cierpiącym na nudności i sprawić, że będą pić dalej. Coś tu jeszcze jest? Jest skrzyneczka. Tak jak mówiłam, zajmę się później tymi zagadkami. Najpierw się tutaj rozejrzę, wykonam to, co muszę zrobić. O, jakaś kolejna strona z przewodnika. A tu ogromne ule, właśnie chciałam powiedzieć. Świat czarodziejów, tak samo jak świat Mugoli, potrzebuje miodu do herbaty. No, miodek jest dobry, zdrowy. Ukończono wyzwanie, zbierz strony przewodnika w Highlandach. Czy coś jeszcze? O, można sobie domek odwiedzić. Przy okazji poszperać w czyjejś skrzynce. Czy to był jakiś uchwyt na różdżkę? Tak. Fioletowy, fajny. Tam widziałam, że mam talent jakiś odblokowany. No, ale później się tym zajmę też. Tu wyszłam sobie innym wyjściem. Pewnie sporo pominę, ale chcę zrobić tą misję. Łoić. Coś komuś zepsułam chyba. Czy tędy się dostanę? O, chyba nie. No szkoda. Miałam nadzieję, że skrócę sobie drogę. Ktoś gra. Sweter zrobiony na drutach. Widzę, że jest lepszy, więc użyję od razu. A, w ogóle szalik jest. Tak, lepszy szalik zmienię wygląd na tamten. Szalik domów. No i sweterek założę. Nie wygląda źle. Jeszcze jest skrzynka. Pełno tu rzeczy jest. Ojejku. Się pogubiłam. Szkolna marynarka w szkocką kratę. Ach, dopiero sprzedałam te gorsze rzeczy. Już mi się powoli zaczyna miejsce zapełniać. I eliksir wyganowy był. It's like a place right out of a storybook. Tutaj byłam? Nie byłam. Skoro mi się podświetla, to nie byłam. Złocone drewniane okulary. Założę je
zrobię, żeby były niewidzialne. Śmieszne są. Jeszcze coś było? A, to ta gorsza kamizelka, czy co tam zebrałam. Co to jest? Jakieś orzeszki, czy coś takiego? Coś głośny dźwięk był. O! Jaką torbę ukryli na górze. 31 galeonów. Nie ma to jak okradać biednych ludzi z pieniędzy. Tam jest wejście do jakiegoś pomieszczenia, czy nie? Czy wyjście po prostu drugie? Chyba drugie wyjście. Coś nie bardzo się da przejść. Oj, się zaklinowałam trochę. No trudno. Dobra, pójdę sobie zrobić to zadanie. Bo już się ciemno robi. Tutaj jest ta Fatima. Tak, chyba tak. Ona sprzedaje coś. Więc eliksir pewnie. Jakie tam dziecko? O matko. Czyli to, co mówił Pippin. Ja tam nie zdążyłam zauważyć, żeby eliksiry Pippina były jakieś słabe. I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons. Jakieś plotki. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Serio? No dobra. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Jeśli muszę. Wypij eliksir niewidzialności. Będziemy go mieć tutaj w zapasach. To jest to? Eliksir niewidzialności. Po wypiciu osoba staje się niewidzialna, wrogowie natychmiast tracą ją z oczu i przez pewien czas nikt nie może jej dostrzec. Też przydatny. Wypiłam go, czy nie? Aha. O jajku. Teraz muszę przytrzymać. I... coś chyba nie poszło. Jejku, jak ja mam go wypić? Będzie tu coś pisać? Nie. Aha, no mam go ustawionego. I coś nie wychodzi. Momencik. Może teraz? Chyba, że będę go miała tu. Gdzieś, ale nie jestem pewna. Coś mi nie działa. O! A wystarczyło tak. I co? Zadziałało. It seems to have worked. Pani Fatima zdziwiona. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. No cóż. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. To ci od Rokuda. Ten jego gang. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potion you requested. You do that. Że mają wysokie, zbyt wysokie oczekiwania chyba. I should be going now. Thank you. Dobra, trzeba będzie wrócić.
Revelio. Do profesora, ale zauważyłam tam jeszcze jakąś skrzyneczkę, więc sobie zbiorę. Od razu księga przepisów na eliksiry. O! Ciekawe. Ciekawe mi się trafiło ze skrzynki. Ciekawa rzecz. Dobra, to myślę, że sobie wrócę po prostu. Mapa Hogsmeade. I już będzie można się teleportować tutaj. Bezpośrednio już nie będę musiała latać na miotle. Trochę zaoszczędzimy sobie czasu. No, ale misja wykonana. Hogsmeade, here I come. I od razu mamy sklepik. Oczywiście coś stukłam przy wejściu. Nie no, chciałam powiedzieć tylko, że Fatima otrzymała swoje eliksiry. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's kazała nam wypić eliksir niewidzialności. It was a pleasure doing business with you, Mr. Taka nieufna. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? O, faktycznie. Oh, I had no idea it was hers. Może to było jej. Secret amongst potioners. I shall return it. Stała ta skrzynka za jej stoiskiem. Naprawdę jakoś nie pomyślałam, że może należeć do niej. Okej, okay, co tutaj zostało? No to zostały nam te zadania. Z Sebastianem pokój życzeń od profesora. Ale myślę, że tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeżeli spodobał Wam się mój materiał i czekacie na dalsze przygody w Hogwarts Legacy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji oraz podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!